Witam w drugim semestrze tego roku. Dwa nowe cykle wykładów. W pierwszym zajmiemy się księgami Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza. Mogę prosić o trochę, żebyś głośniej, bo to podobno za cicho jest trochę. A w drugiej będziemy wnikać teraz chyba troszkę za głośno. I tak, żeby było w sam raz. Okay. A w drugiej będziemy wnikać w różne fragmenty Nowego Testamentu w Grece i zobaczymy, jak przykłady próbują oddać czasami trudną do oddania myśl oryginału. No i tu już specjalista w dziedzinie, Janusz Kucharczyk, przybliży nam trochę arkana języka greckiego, w którym była pierwotnie pisana Biblia, Nowy Testament. Stary jedynie w przekładzie Septuaginty, bo to jest ten sam język. Ale Darku, poproszę Cię o modlitwę teraz, dobrze? Najgorzej, prosimy Cię, abyś przychylał się do tego, co robimy w tej szkole. Prosimy Cię, abyś pogłosławił ten czas i wszystkich nas, i uczestników. Prosimy, aby Twoje słowo mogło do nas przemawiać z całą mocą. Dziękujemy Ci za to, że możemy czytać słowa, które Ty kiedyś kazałeś zapisać. Prosimy Cię o błogosławieństwo i dziękujemy Ci w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zanim przejdziemy już do meritum, myślę, że parę rzeczy gwoli wstępu trzeba powiedzieć. To jest wykład, czwarty cykl w zasadzie. Od pierwszej Mojżeszowej zaczęliśmy 4 dokładnie lata temu. Bo mniej więcej co roku jest jeden semestr tego fragmentu ksiąg historycznych Starego Testamentu. I dochodzimy do tego finału. No, w tym finale prawdopodobnie nie znajdzie się księga Estery, choć zobaczymy. Może trochę czasu się jeszcze wygospodaruje na koniec, to może jeszcze księgą Estery też się zajmiemy. Tu mam w planie księgi Kronik, Ezdrasza i Nehemiasza. Za chwilę postaram się Was zainteresować przynajmniej tematem spójności tych wszystkich ksiąg i tego, że one tworzą jedną nierozerwalną całość. Czytałem literaturę na ten temat i jest troszkę takich informacji, że pierwotnie musiały stanowić jedność, ale tam Septuaginta zaczęła ją kroić, tam później zaczęli kroić i z tego krojenia niekoniecznie wyszło to, co natchniony autor miał na myśli. Ale zanim też przejdę jeszcze do tych niuansów, szczegółów, chciałem powiedzieć ogólnie o moim podejściu do Biblii, o tym, czym się tu będziemy zajmować, czym się nie będziemy zajmować. Nie? Pominę prawie zupełnie kwestie wstępowe dotyczące jakiegoś tła, jakichś tam różnych koncepcji na temat autorstwa ksiąg i tak dalej, a pomijam, ponieważ mamy sporo dobrych podręczników, które o tym mówią. Tu pokażę 3, które mam przy sobie. To są 2 wydania Hibu, wstęp do Starego Testamentu, przegląd Starego Testamentu, jeszcze jest teologia biblijna Starego Testamentu, taki trzeci podręcznik. Polecam, one są dostępne na stronach Hibu, mogą być bardzo użyteczne. No i komentarz biblijny do Starego Testamentu, wydawnictwo Areopag z Jastrzębia, który jest takim, można powiedzieć, takimi uwagami marginesowymi, których w Bibliach przeważnie naszych nie ma, a tutaj do każdego fragmentu Biblii tam jakieś są odniesienia historyczne, geograficzne, czy jakieś próby komentarzy mniejsze czy większe. Takie w pigułce cały Stary Testament ma jakieś odniesienia, więc może to być przydatne. No tutaj z tego wstępu przytoczę, że hebrajski tytuł tłumaczy się jako zdarzenie dni, stworzył Księgi Kronik, a Septuaginta nadaje tytuł Rzeczy pominięte. I muszę powiedzieć, że jak czytam pomysł na to, żeby księgę nazwać rzeczami pominiętymi, to mi się scyzoryk otwiera w kieszeni, bo absolutnie inaczej widzę kwestię. Tu nie ma nic pominiętego. Każde dzieło, które jest w Biblii, to jest skończone, dokładne, z przeznaczeniem w konkretnym czasie ludzi i z uniwersalnym ponadposobowym przesłaniem.
Nie ma tak, że autor zrobi się, aha, księgi królewskie, pomijam coś, a ja tam dorzucę jeszcze, nie? Taki suplemencik do ksiąg królewskich. Nie jest to suplement do ksiąg królewskich, to tak zapewniam. To jest naprawdę skończone dzieło z określonym przesłaniem i spróbujemy się temu przyjrzeć. I dlatego będziemy się zajmować samym tekstem, tylko tekstem i aż tekstem. Ja powiem moje wrażenia z moich studiów w seminarium teologicznym. Odczuwałem deficyt pracy z tekstem. Pamiętam, w którymś momencie poprosiliśmy wykładowcę właśnie Starego Testamentu, żeby trochę mniej o tych różnych okołotekstowych rzeczy, a tak wsiąść w tekst, trochę wniknąć w tekst, trochę go skomentować, troszkę go przepracować, że użyję terminu, który Marek bardzo lubi używać, ale nie z tym coś. Jak nad tekstem się popracuje rzeczywiście, trochę potu się nad nim wyleje, to dopiero ten efekt jest pozytywny. Pan Jezus też tak nauczał. Jaką miarą odmierzycie, taką wam odmierzą. To jest pewna uniwersalna zasada. Ile włożysz pracy nad tekstem, tyle otrzymasz powrotem. W drodze uczniostwa nie jest tak, że Duch Święty w nadnaturalny sposób będzie nam dawał pewne rzeczy. To, co Duch Święty zrobił nadnaturalnie, to zrobił. A teraz oczekuję, że my jako Boże dzieci w naturalny sposób, jako dzieci Boże, będziemy, też użyję ulubionego sformułowania jednego z wykładowców, będziemy harować nad Bożym Słowem. I nie bójmy się tego słowa, bo myślę, że w naszą duchową pielgrzymkę wpisane jest takie właśnie harowanie nad Słowem Bożym, które jest nam niezwykle użyteczne w naszej pielgrzymce. I jeszcze jedna rzecz. Nie ma w Biblii od Księgi Rodzaju do Apokalipsy rzeczy, które są nieistotne, błahe, nieważne dla chrześcijan. Bywa czasem pomysł, że Stary Testament, to tak może tak troszeczkę na bok, bo teraz jesteśmy w Nowym Testamencie, więc kluczowa postać Pana Jezusa i Nowy Testament w zasadzie wystarczy. Stary jakoś tam ma paskie zacięcie, ewentualnie pomoże. No nic podobnego. Owszem, zgadzam się, że to, kim jesteśmy w Chrystusie, jest podstawą do wejścia w tekst w jakiekolwiek miejsce, ale to nie oznacza, żeby cokolwiek to ominąć. Ja mam takie ulubione sformułowanie, żeby nie zaniedbywać żadnego skrawka Bożego Słowa. Nawet 9 rozdziałów pierwszej Księgi Królewskiej. Mówię nawet, bo no, trzeba mieć trochę samozaparcia w sobie, żeby to przebyć. Dzisiaj będziemy między innymi, czy może głównie tym się dzisiaj zajmować. Ale to niezajmowanie skrawka, myślę, wiąże się też z inną rzeczą. My jesteśmy taką psychofizyczną konstrukcją. Potrzebujemy korekty w różnych obszarach tej konstrukcji. I Ewangelia Marka poruszy jakiś obszar tej naszej psychofizycznej konstrukcji. Ewangelia Jana może inny obszar. Księga Rodzaju jeszcze inne. Księga Kapłańska jeszcze inne. I 9 rozdziałów Księgi Kronik jeszcze coś innego. Jestem przekonany, że nie ma w Biblii rzeczy, które są zbędne. Z takim przekonaniem chcę wchodzić do Biblii i odkąd ja miałem przekonanie, że Biblia jest Słowem Bożym, to właściwie to, co teraz powiedziałem, to było taką moją dewizą. I czytałem w pierwszym moim okresie, miałem taki czas, chyba z 10 lat, że czytałem rok całą Biblię od deski do deski. Jak natrafiałem na 9 rozdziałów Księgi Kronik, nie przekartkowywałem ich. Czytałem, mordowałem się, męczyłem, czytałem. Księgi Mojżeszowe, również wszystko. Takie miałem myśl, to jest wszystko Boże Słowo, wszystko trzeba czytać. Stosowałem też kolory. Ja o tych kolorach też jeszcze powiem, bo nie zawsze jest zrozumiana idea tych kolorów, bo kolory głównie nie służą do tego, żeby pokazać paralelne miejsca, że chociaż one są paralelne, tylko nie chodzi mi, żeby pokazać to w strukturze, bo niezależnie od tego, jak księga jest zbudowana, to Biblia ma dla mnie takie trojakie przesłanie. Jakikolwiek fragment Biblii byśmy nie wzięli, to ja widzę w nim trojakie przesłanie. Pierwsze, ten fragment, który czytam, ma mnie nauczyć o Bogu. Po to czytam Biblię, żebym miał, kim jest mój Bóg. I teksty o Bogu ja mam na żółto i uważam, że to jest najważniejsza treść całej Biblii.
że Biblia została głównie napisana po to, żeby nam objawić Boga. A za pośrednictwem tego objawienia wejść w nim w relację. Oczywiście drugim tematem jest Chrystus. Ja mam na niebiesko Chrystus. I od Księgi Rodzaju do Apokalipsy Biblia jest na niebiesko. W tej chwili są te wersje elektroniczne, bo więcej w tej chwili, przyznaję się, czytam wersje elektroniczne Biblii niż papierowe. Ale idea kolorowania mi pozostała. Czytam Biblię i zastanawiam się, co ten fragment mi mówi o Bogu. Nie jest tylko, że przeczytać ileś stron, czego się dowiedziałem o Bogu. A jeśli podkreślę na żółto, to nawet można wrócić i aha, to dowiedziałem się tego, tego i tego. I to człowiek internalizuje, to wchłania do siebie, żeby karmić się tą Bożą treścią. Nie? Podobnie na niebiesko, od Księgi Rodzaju 3.15, bo według mnie to jest pierwszy taki konkretny tekst mesjański, w którym jest ukryta myśl o Mesjaszu. No i do samej Apokalipsy mnóstwo jest tekstów, które wskazują Mesjasza. W księgach to nich też takowe znajdziemy. I to wcale nie mało i dużej wartości powiem. No i trzeci obszar to jest teksty o drodze. Ja to nazywałem umownie o drodze i je podkreślam na czerwono, czyli to jest coś do wzięcia w moim życiu. Jakaś rada, wskazówka. I też myślę sobie, że Biblię, jakby tak całą określić, to jest Boże zaproszenie do wejścia na drogę. Którykolwiek moment historii byśmy nie wzięli, to taki jest sens. Ludzie z tej drogi schodzili, a Bóg wszelkimi sposobami, możliwymi środkami, przez proroków, przez takie czy inne zdarzenia, z powrotem, to w Izraelu to było regularnie, z powrotem na drogę, jest droga określona. Nie? Później, kiedy Pan Jezus przyszedł i okazał się drogą właśnie, prawdą i życiem, to nabrało nowego sensu, nowego wymiaru. Ale idea główna pozostała ta sama. Dalej jest zaproszenie do wejścia na drogę. W tym przypadku naśladownictwa Pana Jezusa. I to, co Biblia mówi, jak ja mogę się zmienić, jaki ja mam być. Rada, wskazówka, jak postąpić w sytuacji, kiedy nie wiem, co zrobić, bo to stoimy przed takimi dylematami regularnie. Więc czerwono. I tu mam, aha, to taki obszar. Nie? I jeśli studium jest wytrwałe przez lata, w którym się takich rzeczy szuka w Biblii. I nie szuka się przede wszystkim, żeby mieć argument na fałszywą doktrynę, jakieś inne rzeczy. No to gdzieś tam może przy okazji tam być, ale to nie jest fundament. Ja wiem, że wielu próbuje Biblię jako taką broń na przeciwnika zajmować. To nie po to Biblia została napisana. Jeśli nawet ma tego typu argumenty, to one są w dalszej hierarchii ważności. Myślę sobie, że te trzy streszczają taki podstawowy, główny sens biblijnego przesłania. I z takim też nastawieniem wejdziemy do ksiąg Kronik. Więc powiem, dla mnie to jest eureka. Cieszę się, że po nim przeczytałem w źródłach teologicznych różnych, że nie jest to nowy pomysł o tym, że księga Ezdrasza, Nehemiasza stanowi integralną całość z księgami Kronik. A mi to wyszło podczas, no właśnie trzeba powiedzieć, o delimitacji, takie jest słowo, ale to trzeba powiedzieć, bo kiedy podchodzimy tak rzetelnie do badania całej księgi, a bo jeszcze to jest ważne, że podczas moich wykładów staram się całość ksiąg ogarnąć i szczegóły w kontekście całości, a nie żeby całość pominąć i tam się bawić poszczególnymi jednostkowymi tekstami. Tą całość trzeba widzieć najpierw, wtedy w szczegóły, bo o szczegółach też będziemy mówić oczywiście, bo tam są przepiękne perły Bożego Słowa zawarte w księgach Kronik, no ale to musi być przez pryzmat całości. A całość, no to trzeba wiedzieć, o czym jest. Każdy utwór, każda proza, poezja, cokolwiek, to ma swoje jakieś charakterystyczną budowę, nie? Jest nowela, która ma jakiś kanon pisarstwa, prawda? Wiemy, że to jest nowela i ktoś, kto jest biegły w temacie, powie, aha, nowela, czyli ma takie elementy składowe, które są charakterystyczne dla tej... Jeśli to będzie poezja, no to może być na przykład jakiś, no, strzelam, sonet.
No to każdy wie, że sonet to ma 4, 4, 3, 3 i to jest sonet, nie? Tak jest zbudowany i coś jest w tych 4, 4 wersji, coś jest w tym 3, 3 i no tak to jest, my wiemy, że w takim kanonie funkcjonuje sonet, nie? Więc jeśli coś jest napisane i ma sens, no to musi być wstęp, czyli główne zakończenie. Musi to mieć jakiś ram, jakąś całość, nie? Tutaj zmierzam do tego, żeby Biblię nie traktować tylko jako zbiór wersetów, luźno ze sobą powiązanych. Myślę, że jest taka praktyka, że Biblię traktuje się jako swoistą encyklopedię, która ma tyle haseł, ile wersetów. Nie? Ale to tak nie jest. Nawet jeśli jeden werset ma bardzo piękne przesłanie, to on jest w kontekście jakiejś całości. On tam ma swoje miejsce. Nie? I dlatego chodzi mi o to, żeby złapać całe przesłanie danej księgi i wtedy szukać sensu w tych poszczególnych, coraz to drobniejszych miejsc, które wchodzą w jego skład. Łatwiej wtedy o niepopełnienie błędu w interpretacji. Bo jeśli się wychodzi od szczegółu, to ja sam już mogę wspomnieć moją historię, to ile rzeczy ja tam znajdowałem w szczegółach, jakie kosmiczne teorie mogą sobie stworzyć na własny użytek z takich różnych. Dzisiaj się śmieję bardzo z wielu takich pomysłów, które miały miejsce, ale no, niestety, no, myślę, że to jest też chyba wkalkulowane w jakiś nasz duchowy rozwój, że takie błędy, że tak powiem, popełniamy podczas studiowania. Więc wrócę do tej delimitacji znowu, bo zacząłem od tego nieszczęsnego słowa, ale ono funkcjonuje w teologii w taki sposób. Marek na wykładach na to zwracał uwagę i dla mnie to jest dosyć fundamentalna rzecz. Delimitacja, czyli polega na... Mam tekst od pierwszego do ostatniego słowa i on ma jakieś części składowe. Tych części składowe może 20, 30, nie wiem. I te części składowe są w jakimś logicznym sposób powiązane ze sobą. Jeśli księga tworzy jakąś spójną całość, no to poszczególne elementy są jakoś powiązane. W księgach historycznych to na pewno łatwo takie jednostki tematyczne znaleźć. No jest jeden król. I inne rzeczy są opisane tu i tam. Po nim zaczął ten. Zrobił to, a reszta jest opisana gdzieś indziej. Nie? Później po nim był następny. I tu już nam się ten tekst no, wykraja na takie fragmenty. Ale się może okazać, że może być grupa tych królów, którzy byli jakoś tak ze sobą, albo inaczej wydarzenia, które są opisane, w jakiś sposób w jakąś całość się układają. Bo trzeba pamiętać, że księgi historyczne to nie są historyczne w jakim dzisiejszym tego słowa znaczeniu. To nie siada historyk i chce napisać historię królów, tylko on wybiera z tej historii to, co dla niego ma znaczenie. A my wiemy, że ten wybór jest z natchnienia Ducha Świętego. Więc to jest wybór czegoś z tych królów, który służy przesłaniu całej księgi. Jeśli wrócę na chwilę do ksiąg królewskich, które mieliśmy w poprzednim semestrze, to tam rola proroka no jest niezwykła. W Księdze Kronik zobaczymy proroków, owszem, ale już nie w takim nasileniu. Eliasz, Elizeusz zajmują mniej więcej 1/3 objętości dwóch ksiąg królewskich. Czas tych dwóch proroków i ten czas zawiera głównie ich historię. No to ta historia bardzo zwolniła. Jeśli mamy 400 około lat historii, a na dwóch ludzi, których liczycie się zazębia ze sobą, jest 1/3 objętości, no to widać, że zależało natchnionemu autorowi, żeby ten okres wyakcentować. No i myśmy, omawiając to, znaleźli te akcenty, o co chodziło w tym przypadku. Tam później Izajasz i Jeremiasz jest widoczny. Izajasz wprost, Jeremiasz w tle. Już pod koniec Ksiąg Królewskich. Więc widać inaczej. Tu w Księgach Kronik no, jest nieco inaczej. I te historie królów akcentowano na coś innego. Tam nie będziemy mieli jakichś szczegółowych potyczek Dawida, ileś ich jego wojen, których on upełni. On tam będą, ale tak śladowo. A bardzo dużo będzie, jak on państwo organizował. Nie? Jak ustawi, jak to państwo ma funkcjonować, jak mają służby kapłanów, lewitów. Mnóstwo miejsca poświęcone przygotowaniu do świątyni. I tak dalej, i tak dalej. Pokazuje, że co innego chodzi w wyborze faktów z historii. Więc to jest jakiś wycinek historii królów, który no, służy określonemu celowi. No i naszym zadaniem jest spróbować odszukać ten cel, żeby przez pryzmat tego celu zobaczyć
przesłanie całej księgi. I delimitacja właśnie polega na tym, żeby podzielić na takie części składowe całość, które po prostu tworzą tą księgę. Każda księga ma części składowe, to nie ulega wątpliwości. No, tylko tak, jakie granice? Rozdziały, które mamy w Biblii, jest próbą takiej delimitacji tekstu. One są czasami dobre, czasami nie. Więc nie sugerujemy się podczas badania, jakie są granice takich jednostek tematycznych, żeby to rozdział był akurat taką jednostką, bo to bywa różnie. No i ja pracowałem już jakiś czas nad księgami kronik też. To jest przygotowanie do tych wykładów, to jest moje takie drugie poważne wejście do tych ksiąg, nie? Bo czytanie, bo rozróżniam czytanie od studiowania, to też może warto powiedzieć, że jest to takie jak czytanie, bardzo ważna praktyka chrześcijanina, myślę. Po prostu czytanie Słowa Bożego non-stop. Ale czytanie może być w pewnym momencie za mało i potrzeba postudiować. Czyli tam gdzieś zanurkować troszkę głębiej, zobaczyć coś więcej, poszukać. Nie? Więc jedno i drugie ma znaczenie, ma sens i jest bardzo przydatne. Ja też często mawiam, że każde wejście do Bożego Słowa przynosi pozytywny skutek. Jakkolwiek, czy będziemy mieli metody, czy nie będziemy mieli żadnych metod, mamy Słowo Boże, wchodzimy, jestem przekonany, że Bóg będzie na nas pozytywnie oddziaływał i nasze życie będzie ulegać przemianie, jeśli poddamy się temu wpływowi. Tutaj uczymy się, żeby może coś szerzej, może coś głębiej, może coś więcej jeszcze wyłuskać. Nie żeby cokolwiek dewaluować, co osiągamy swoją osobistą praktyką od lat, krocząc tą drogą. Dobrze, teraz wchodzimy już może w szczegóły. Proszę o wyświetlenie pierwszego. I ten tekst teraz można by rozdać, chyba wszystkie już rozdałeś. To argumenty za spójnością ksiąg Ezdrasza i Nehemiasza. Chciałbym w tej chwili, żebyśmy sobie mieli na wierzchu. A ja to też samo będę. On tak reaguje, że trzeba chwilę poczekać. Pierwszy, tak najbardziej widoczny argument to proszę otworzyć ten fragment Biblii, bo ewentualnie można patrzeć na to, co mamy. Jest końcówka księgi drugiej kronik i początek księgi Ezdrasza. No i teraz zachęta, żeby zobaczyć podobieństwa i różnice między tymi dwoma tekstami. I czy przypadkiem jest to, że końcówka księgi drugiej kronik i początek księgi Ezdrasza w 90% są identyczne. Wasze opinie. Waszym zdaniem taki fakt, że końcowe wersety drugiej księgi kronik i początkowe księgi Ezdrasza, one w zasadzie są identyczne, a ten w Ezdraszu tam jeszcze jak gdyby dopowiada coś, co tam nie było powiedziane. Bo tu się kończy, zauważcie, nie? Niech idzie, tak? Niech idzie. Ale gdzie ma iść? No i teraz tam te trzy kropki to są moje, to nie jest. I do Jerozolimy w Judzie, tak jakby kontynuuje. Więc to samo w sobie już musi co najmniej zastanowić. Że jeśli końcówka jednej księgi jest identyczna z początkiem drugiej, to może chodziło natchnionemu autorowi, żeby nam pokazać, słuchaj, traktuj je łącznie. One mają coś ze sobą wspólnego. Czy jest to dla was argument przekonujący, czy tak nie do końca? Tak, to jest do wzięcia, tak. No dobrze, mam nadzieję, że rozkręcimy się jeszcze. Jeszcze mam powiedzieć swój punkt widzenia. Dla mnie to jest wskazówka pierwsza, że jednak te księgi trzeba traktować łącznie. Wskazówka druga, to paralele między rodowodami
w 9 rozdziale Księgi Pierwszej Kronik, a Ezdrasza i Nehemiasza. Rzecz ciekawa, że rodowody w Księgach Kronik doprowadzają nas do historii po powrocie z Babilonu. Księga Kronik, 9 rozdział, opisuje krótko repatriantów, którzy wrócili po niewoli babilońskiej, i jest pewien paralelizm dotyczący historii tych rodowodów w pierwszej Księdze Kronik 9, a Ezdrasza i Nehemiasza. Tutaj też ciekawostka przy okazji, że spójność księgi Ezdrasza i Nehemiasza w zasadzie nie budziła wątpliwości, Żydzi ją traktują jako jedną księgę, mimo że widać jest taką zmianę między końcówką Ezdrasza a Nehemiasza. Natomiast drugi rozdział Ezdrasza i siódmy rozdział Nehemiasza zawierają niemalże identyczny rodowód. To też pokazuje pewną spójność między tymi księgami i myślę, że w trakcie naszych dociekań nad tymi księgami przekonamy się, że tak jest w istocie. W tym 9 rozdziale, 2 wersecie, nie wiem, czy coś was zastanawia. Ten, który mamy tutaj u góry, pierwszy kronik 9:2, kogo tam mamy w tym rodowodzie? Znaczy ogólnie, bo są grupy pokazane. Są trzy grupy, tak? Cztery grupy w zasadzie. W 9 rozdziale, 2 wersecie. No to proszę, jakby ktoś chciał wymienić. Jakie grupy mamy tych repatriantów? Kapłani, lewici, niewolnicy, świątyni, tak o to chodzi? No i cały Izrael najpierw. Nie Izrael i później podgrupy. Ale niewolnicy świątyni. Oni zostali, o ile pamiętam, jakoś inaczej potraktowani. Ponieważ tam była sytuacja, że byli jak gdyby przeszukani, sprawdzone było jakby ich pochodzenie. To jest coś innego, bo tu mówimy, ci niewolnicy, oni wywodzą się z pogan. To jest raz, wywodzą się z pogan, a dwa, niewolnicy. No mamy tutaj ród królewski, kapłański, Izrael, który ma kapłanów, lewitów, a tutaj niewolnicy świątyni w rodowodach i to tak blisko. Temu za chwilę się przyjrzymy jeszcze dokładniej. Tam jest takie sformułowanie netynejczycy. Biblia Gdańska wraca do tego sformułowania, czy pokazuje je w taki sposób. U nas mamy niewolnicy świątyni, będą jeszcze synowie sług czy niewolników Salomona. Taka jeszcze grupa, Zbyszek. Oni zostali podarowani dla świątyni, prawda? A skoro Izrael wracał budować świątynię, więc oni, to może źle zabrzmi, ale byli częścią świątyni jak te naczynia, które zostały zwracane. Tak, ale jak będziemy się przyglądać rodowodom, to zobaczymy, że ich pozycja od niewolników do tego, kim są teraz, to jest ogromne przeobrażenie. To już teraz sygnalizuję, bo za moment będziemy do tego wracać. No zobaczymy, że jest równoległość. Coś jest w 9 rozdziale Księgi Kronik, pierwszej Kronik, i coś jest w Ezdrasza, Nehemiasza podobnego. Ci niewolnicy świątyni pojawiają się w bardzo wielu miejscach Księgi Ezdrasza i Nehemiasza. To na drugiej kartce będzie to szczegółowo, jak o tych Netynejczykach będzie, czy to nawet jest piętro niżej o tych Netynejczykach, jeśli pamiętam, chyba tak. Idźmy niżej. No, niektóre imiona nawet kapłanów się powtarzają tutaj z 9 rozdziału i z Księgą Nehemiasza. Bo tak jakbyście zerkali sobie w tej chwili, no to można zauważyć. Czyli to jest drugi argument dla mnie, że trzeba te księgi traktować łącznie. Księga Kronik umieszcza finał tych rodowodów w historii poniewoli babilońskiej, no a Księga Ezdrasza, Nehemiasza o sytuacji poniewoli babilońskiej po prostu relacjonuje szczegółowo, co się tam działo i jakie były potrzeby, bo tutaj Ezdrasz i Nehemiasz to gdyby są zaangażowani w tą główną akcję ze względu na pewne potrzeby, które zaistniały wśród repatriantów, którzy wrócili do Jerozolimy. I już teraz powiem, że w tym, co się dzieje w księdze Ezdrasza Nehemiasza, trzeba szukać sensu całych dwóch ksiąg kronik. I jak się rozumie, jaki był problem w księdze Ezdrasza Nehemiasza,
czego tam było potrzeba, to później dlaczego historia Ksiąg Kronik jest tak ułożona, tak inaczej niż Ksiąg Królewskich, no to będzie odpowiedź oczywista. No oczywiste, dlaczego tak. Nie? Dlaczego takie fakty z historii były tam zawarte, a mnóstwo innych, które być może z naszego punktu widzenia były ważne, istotne, no zostały jednak pominięte, a to nie w sensie, że autor ma na myśli, że coś tam pominąć, tylko wyraźny cel przebijał za tym. No i powiem, że dla mnie zderzenie, macie tutaj na dwóch kartkach, tam na dole jest ta struktura Księgi Kronik, jaką zauważyłem, i dla mnie brak dokończenia dwóch ksiąg kronik spowodował, że przekonałem się, że Księga Ezdrasza i Nechemiasza musi być integralną częścią całości. Ja za chwilę każdy z tych elementów będę chciał omówić, ale robiłem swoją delimitację, o której mówiłem. Szukałem związków logicznych między poszczególnymi elementami. Tu też trzeba pamiętać, że w tej myśli hebrajskiej powtórzenia myśli są takim jakimś, ja wiem, kluczem do szukania sensu. Powtórzenia myśli zwane paralelizm. Paralelizmy są w psalmach bardzo powszechne, takie blisko siebie są myśli, bardzo często takimi dwójkami jest tekst pisany w księdze psalmów, że dwa razy jest o tym samym, ale nieco innymi słowy. Ale okazuje się, że takie paralelizmy to są w całych blokach tekstów. Czyli coś się powtarza na początku księgi, na końcu, albo w środku jakieś elementy, gdzieś sensu do sensu coś się powtarza. I mnie moja delimitacja, moja praca nad tym tekstem doprowadziła do tego, że jak skończyłem Księgę Kronik, no to miałem konstrukcję na jednej nodze, która musiała paść po prostu i brakowało czegoś. I dopełnieniem historii stały się księgi Ezdrasza i Nechemiasza i wtedy zacząłem dociekać ten drugi, znaczy raz ten pierwszy punkt zakończenia Ksiąg Kronik i początek Ezdrasza. Dwa, te paralelizmy, wtedy wyraźnie zobaczyłem, bo czasem jest trudno czytając 9 rozdziałów Księgi Kronik zauważyć, że akurat w tym momencie jesteśmy po niewoli babilońskiej. Naprawdę, podczas czytania to mamy taki mętlik w głowie, jeśli mamy taką ilość imion, że szukanie jeszcze, gdzie jesteśmy w okresie historycznym, no, może być naprawdę dużą, dużą trudnością. Ale wtedy faktycznie, aha, mamy repatriantów, czyli rodowody od Adama do czasów poniewoli babilońskiej. No i końcówka księgi, którą widzę jako paralelną. Tu nie widać tego. Macie to na kartkach. Dałeś na kartkę całej struktury. To jeszcze rozstaj, wiesz? Bo... O tym mówimy? Tak. To wydaje się, że mają... Tam jest na trzeciej stronie, czy na drugiej stronie tej jednej jest też taka mikro... Taka struktura. Która blokowała ksiąg Kronik Ezdrasza i Nechemiasza. Taka pojedyncza kartka. Tak. Struktura blokowa Ksiąg Kronik. I zobaczcie, że rodowody ja mam w tym samym kolorze, co na końcu jest Księga Ezdrasza i Nechemiasza. I z powodów, o których teraz mówię cały czas. Nie? Że gdyby Księga Kronik się zakończyła tak, jak się kończy, no to w moim wyobrażeniu, jak jest zbudowana ta księga, czy te księgi, no to była konstrukcja na jednej nodze, co się musi zwalić. I to dopiero pokazuje, że mi pokazało przynajmniej, że jest paralelizm między rodowodem w pierwszej księdze Kronik, a historią z księgi Ezdrasza i Nechemiasza. Też proszę zauważyć, że zarówno w księdze Ezdrasza, jak i Nechemiasza mamy też bardzo dużo rodowodów. To jest też kolejne podobieństwo między tą pierwszym fragmentem, a tym ostatnim. W każdym razie one się według mnie wzajemnie dopinają i stanowią taki niezbędny element do tej całości. Dlatego chciałbym, żebyśmy podczas naszych 5 spotkań tą księgę, te księgi 4 w sumie w naszej Biblii, pierwsza Kronik, druga Kronik, Ezdrasza, Nechemiasza, traktowali jako coś spójnego, jednego. I jak zobaczymy całość tej struktury, później będziemy wchodzić w detale. I jeszcze takim kluczem interpretacyjnym, istotnym według mnie jest historia Ezdrasza i Nechemiasza. Bo
co do autorstwa, no, jak czytam różne opracowania teologów, no to no, zawsze są wątpliwości, czy to jest jeden autor, czy drugi, czy w tamtym okresie. Powiem, nie chcę mi się w ogóle zajmować tymi kwestiami, bo poświęcilibyśmy sporo czasu na to, skąd się biorą wątpliwości, skąd się biorą takie czy inne opinie, a pominiemy bycie w tekście. Nie? Dlatego dla mnie jest istotne, żeby analizować natchniony tekst, a rozważamy to w gronie dzieci Bożych, tych, dla których Słowo Boże jest autorytetem, jest natchnione i wszelkie argumenty za natchnieniem Biblii mamy gdzieś już ze sobą i wchodzimy w tekst z takim przekonaniem, że Bóg chce do nas przez tą księgę, czy przez te księgi też przemawiać. Tyle. Nie? Ja osobiście wierzę w tradycyjną koncepcję, że Ezdrasz był autorem. Nie widzę w tamtym czasie nikogo, który mógłby być odpowiednio kompetentny, żeby Bóg się nim zechciał posłużyć. I wygląda na to, że rzeczywiście Ezdrasz był narzędziem, ale tu trzeba też powiedzieć, że to nie był autor w pełnym tego słowa znaczeniu, bo autorem jest Duch Święty dla mnie, jak zawsze na to patrzę. Człowiek jest wykorzystany jako takie Boże narzędzie do zredagowania pewnych rzeczy, a on jeszcze dodatkowo jest kronikarzem, czyli jak to się jeszcze nazywa, redaktorem czegoś, co było wcześniej, bo on w swojej historii ma poniewoli babilońskie, więc on jako świadek zdarzeń to mógł opisywać to, w czym sam uczestniczył. Nie? Natomiast jeśli zestawia coś od Adama i później, no to jest takim kompilatorem, jak się to jeszcze nazywa? Kompilator, redaktor, czy jakiś, jest jakieś jedno słowo, które mi umknęło, ale rozumiemy, nie? Że on miał materiału powiedzmy 1500 stron, wyselekcjonował 150 czy 200. Nie, bo materiałów, i często są takie wycieczki w tym tekście, więcej jest w księgach takich i takich, gdzie on miał w zasięgu, był dostępny. To też jest praktyka w księgach królewskich, nie? A inne sprawy o tym królu są opisane w dziejach takiego czy takiego, widzącego takiego czy innego, więc mówię, to byli kronikarze, którzy zbierali pewne materiały. Oczywiście Duch Święty inspirował do takiego, a nie innego wyboru też tej treści i o tym nie zapominamy. Dobrze, to patrząc na ten taki wstęp z mojej strony dotyczący ksiąg kronik, to no, trzy gdyby elementy mnie osobiście przekonują, żeby traktować te księgi całościowo. Pierwszy element to zakończenie drugiej księgi kronik i początek księgi Ezdrasza. To jest taki klej jakby, który te dwie księgi klei. Słowem klei. Nie? Bo ma to samo, a tam jest już ciąg dalszy. Czyli kontynuacja historii. Druga sprawa. Te paralelizmy pomiędzy 9, zwłaszcza rozdziałem pierwszej księgi kronik, a genealogiami, które są zawarte w Ezdrasza i w Nehemiasza. To jest drugi argument. A trzeci, wynikający z samej budowy tych ksiąg, znając jakimi zasadami, jakie zasady są przy budowaniu tych paralelizmów myśli w tej hebrajskiej retoryce, no to widać, że mi osobiście zabrakło tego dopełnienia, które jest w księgach Ezdrasza i Nehemiasza. I mnie osobiście to przekonuje, że to trzeba traktować całość. Mówię, wśród opinii różnych znawców, badaczy tematu, znajdziemy w prawie każdym opracowaniu wstępu do ksiąg kronik, no, że uważano, był taki okres, że to były spójne księgi, natomiast rzadko znajdziemy próbę uzasadnienia tego. Rzadko. Ja przynajmniej w tych podstawowych, które mam podręczniki, nie znalazłem jakiegoś szerszego, bo już mówię, że był pomysł na to, żeby traktować te księgi łącznie. Ale dlaczego, nie? Dlaczego? No wieśnik, dlaczego tak sądzono, nie? Więc ja akurat takiego uzasadnienia nie znalazłem, więc to znalazłem niejako podczas badania tekstu, o tyle, nie? Więc to, co wyszło mi z tych dociekań, to wynika z tego, że no, po prostu spędziłem trochę czasu w tym tekście i no i zabrakło mi tej końcówki, po prostu mi zabrakło i Ezdrasza, Nehemiasza musi być integralnym, a to powiem wam, że to totalnie zmieniło patrzenie na księgę.
Jak sobie uświadomiłem, że historia, wydarzenia z Księgi Ezdrasza i Nehemiasza są kluczem, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest opisana ta historia, a nie inaczej, no to jestem przekonany, że łatwiej będzie nam chwycić ten główny wątek, jak będziemy czytać niektóre z argumentów. No tak, no oczywiście. No tak musiało być, nie mogło być inaczej, nie? Także to jest taka eureka, taka radość wręcz, że można odkryć w tak ogromnym materiale, bo mamy do czynienia z dwoma niemałymi księgami, z dwoma trochę mniejszymi, ale całość patrząc, to jest naprawdę ogromny materiał. Spojrzeć na niego w całość z lotu ptaka, to wierzcie mi, trzeba się napracować. Trzeba się napracować, ale do mnie osobiście to walca rykoszetem w niesamowity sposób, o którym to nawet trudno mówić, bo nie wiem, czy macie podobne odczucie. Ja jak coś odkrywam w Bożym Słowie, coś tak dociera, tak wyraźnie, tak przejrzyście, z taką siłą, no to gdzieś dostaje jakiś skrzydeł, gdzieś na powierzchni je czuję. Jest taki człowiek naprawdę rozentuzjazmowany, nawet inaczej podchodzi do tej prozy codziennego dnia. Ona zupełnie inaczej wygląda. Także to jest dla nas wręcz ratunek, żeby nie poddać się presji dnia codziennego, kiedy przygniata, powiedzmy szczerze, nie? Kiedy człowiek tak podładuje tymi treściami. I to także z 9 rozdziałów Księgi Kronik. Transcendencja. Dobrze. 5 minut przerwy proponuję teraz.